Nie wracaj do chałupy bez samochodu albo kluczyków do tamtego starego. A, okej. Okay. Dobra, dotarłem chyba. No cóż to jest? Podnieś tymianek. Co to jest? Karaluch. Dobra, ale priorytet na razie to jest wyczyszczenie bandaży. Dla mnie priorytetem to jest dojść żywy, w ogóle gdziekolwiek się skryć. Ale dziwne, bo tu mam odrodzenie w domu, więc... Bo raczej powalczyć z nimi to nie powalczę. Nie mając broni, to na pewno nie. Znaczy, broń mam, ale kondycji nie mam. No, no to nie. Mimo, że jedyne co robię, to idę. Nawet nie biegam. Ja po prostu idę. Gdzie mam ten bandaż? Mam tu, o kurwa. Więcej być tu nie mogło. Lekki ból. Mamy tak tu wszystko rozjebane. Gdzie są bandaże? Bo niby moje zwłoki tam leżą, ale tam jest ich tyle zombiaków, że... Twoje zwłoki leżą? Zabiłeś go? Nie, po prostu leżą. Ej, my nie mamy bandaży w ogóle. Uhuhu. Nie fajnie. Dobra, podnoszę swoje rzeczy. Na skradaku, ale podnoszę. I odchodzę. Zobaczymy, czy wrócisz. Dobra, czuję lekki ból, więc przydałoby się wziąć jakieś pilsy. I uciekam. No i teraz potrzebuję cię, bo muszę iść spać. Miałem nie wracać. Ja cię zaraz wrócę. Raz, a dobrze. Ja cię zaraz wrócę. No nie wiem, wracać, nie wracać. Wracaj. Oby szybko. To zakładam te rzeczy, żeby przypadkiem nie zabiły ponownie.
Dobra, sprzęt pozakładany. Teoretycznie mógłbym polecić po samochodzik i... samochodzikiem. Zawsze to jakiś sposób, nie powiem, że nie. Mielibyśmy samochodzik. To dawaj. O, juhu. Masz samochodzik? Jupi. Poza tym faktem, że mamy tutaj hordę. Gdzie mamy hordę? Kurwa, daj mi chociaż przez ten las przejść. Zostawcie mnie, dziady. Dobra. To się na co trzeba przeczytać. Kurwa, zostawcie mnie. Dobra, mam chwilę. Wsiadam, jadę. Dobra, czy ja coś mogę teraz robić? Zrób solidny kij. To raczej nie to. Wsiadam, jadę, odjeżdżam, nie wracam. Jadę szybciej niż pewien kierowca na pasach któregoś tam dnia, potrącając pewną osobę na pasach. Żebyś ty nikogo nie potrącił, bo ten samochód ledwo dyszy już. Spokojnie. Ja tutaj zawodowy kierowca. Ej, są jakieś zwierzaki tutaj, bo jest opraw królika, opraw niewielkie zwierzę, opraw ptaka, opraw żabę. Coś musi być. Witam w mojej kuchni. Zdrowie. Może tu będzie. Wywieziony. Jest samochód? Samochód w stanie stabilnym. A czemu tu nie ma światła? Żywy. O dziwo. Słyszysz, czemu tu światła nie ma? Nie wiem, klucze chcesz? Za chwilę. O! To była Naila, co nie? Czy to Dart? Ja klucze. Naila czy Dart, bo on dwie. Chyba Dart. Ale pewnie nie jestem. Dobra, to masz w razie czego, dam ci drugie. Ja nie prowadzę chwilowo, dla mnie zbyt dużo ekscytacji. Zbyt duża atrakcja jak na jedno taka akcja. Chcesz powiedzieć za dużo śmierci? Jedno. Nie zmienia faktu, że umarłeś. Buduj. Różne krzyż drewna, latarka na słupie, ogrodzenie, meble. Beczka na wodę. Dobra, idę do pokoju i... czekam. Worek, czekaj chwilę, deski 4, worek na śmieci 4. Worek na śmieci gdzieś tu był. Gdzieś tego trochę przynosiłem. Dobra. To czekam. Zaraz. Panie, ja tutaj próbuję nam wodę zapewnić. Dobra, siedzę chwilowo i czekam. Czasopismo. Worki na śmieci gdzieś tu były. Pamiętam, że je przynosiłem.
Rondel, łyżki. Panie, gdzie są nasze worki na śmieci? Aktor, co coś zrobił z workami na śmieci? Po co mi worki na śmieci? No właśnie, nie wiem. Dlatego pytam, co zrobiłeś? Deviko dałem. O Boże. Deviko przyjaciół dałem. Danonowi też coś tam chciał. Żeby worki na śmieci? No to najmniej użyteczne było. No to fakt, ale chociaż nie. Chociaż nie. Ej, no kurde, dobra, żarty żartami, ale serio ich nie ma. Przynosiłem na pewno. Nie wiem, nie tykałem ich. A, dobra, są. Mam je. Buduj, meble, podwójna półka, nie. Kompostownik, nie, beczka na wodę. I zobaczymy, czy jak ją postawimy przed wejściem. Otwórz drzwi. Czy się będzie wodę zbierać? Meble, beczka na wodę. Dobra, niech stanie tutaj na razie. Woda 0 na 160. Dobra, idę, tylko nie wiem, czy ja będę mógł spać. A to z tego powodu, że mam duży ból. Weź jedne. Zażyj tabletki. Kurde, aktor, jeszcze muszę chwilę niestety. Muszę bandaż sobie wyczyścić. Dobra, spokojnie się nie spiesz. Mam co robić. Co ty robisz? Aplikacja Discord i segregowanie powiadomień. Ach. Wiadomo od kogo, wiadomo w jakim celu. Nie barykaduj, ty idioto. Pij. No kurde, mi zejdą te perki, to trochę minie. Ból. Dobra. Dobra, wstaję. Wstaję, wychodzę. Wstaję, wychodzę. Wstaję, wychodzę, dobra. Czekaj, niepokój, nerwowość, jak to się załatwiało? Niepokój, nerwowość, zapal sobie. A mamy gdzieś? Czy tylko ty masz główny zapas? Pytasz dzika, czy sra w lesie? Ej, dobra, woda się zebrała, jest 64 na 160, czyli sprawdza się to poniekąd. I możemy też zbierać deszczówkę. Dobra, chcesz jednego fajka? Czekaj, nie ruszaj na razie tych fajków, które wyrzuciłem. Masz tu. Masywnie. I te pałeczki, proszę, masz. Masywnie, masywnie. Ty, no słuchaj. No, taki zapas. Ci mówiłem, że jestem palaczem. Superowym. Nałogowcem. No, jak każdy palacz jest nałogowcem. Temu już nudno się zrobiło, ja pierdzielę. Dobra, maczetka została znów w dupę. Napraw maczetę, dwie taśmy naprawcze. Nadal mnie coś boli. Tymianek włożę do lodówki, żeby nie było. Deski na razie możemy odłożyć.
Tapsy też. Znowu zrobię śmietnik, jak to ja. Zażyj tapsy. No mnie ten brzuszek boli. Nie ten brzuszek boli. Zdejmij bandaż. Cały czas mam ugryzienie. Cały sieńki czas. I nie możesz z tym nic zrobić. No, na razie nie. Może kurwa jeansów się nie da podrzeć. Da się. Aha, no spodnie, jeansy nie mam jak. A może trzeba mieć nóż czy coś? Jak ty chcesz rękoma podrzeć jeans, stary? Nie znam się. Dobra. Nóż do chleba wystarczy. No, powinien teoretycznie wystarczyć. Nie, nadal nic, więc kombinujemy dalej. Tu mnie coś się zbugowało, czy tak serio w ścianę wchodzisz? Coś się zbugowało. Zaczekaj, wyjdę z serwera i ale wejdę. Czy nie, to zaraz samo ten ogarnię. Nie, bo u mnie wchodzisz w ścianę. Dobra, a teraz gdzie jestem? Teraz stoisz tu. Obok ciebie. No. No, mówiłem ci. To wyczyśćmy się trochę. Dobra, umyty. Nawet w miarę wyglądamy. Co prawda mydła nie mamy, ale... No to mam nadwagę, o dziwo. Już wagę mam 94. I spada. Ile masz wagi? Wagi? No. W której to można było sprawdzić? W informacjach. Tam, gdzie masz cechy i tak dalej. Waga 80. No to fakt. A ile masz przetrwanych dni? Przetrwane dni... przetrwano 17 godzin. Musiałem to zrobić. 17 godzin. I tak dużo. Musiałem to zrobić, sorry. 7. Dobra, ja jestem już teoretycznie prawie gotowy do kolejnej ekspedycji. Nie wiem jak ty. Tylko z ziemi można lecieć na... No i gitara. A ja sobie tylko jeszcze wezmę jedną rzecz. Młotek możemy wyrzucić, na razie jest niepotrzebny. To możemy wziąć. Taśma naprawcza, o to mi jest potrzebne. Napraw maczeta jest, szansa powodzenia 93, możliwa naprawa 25%, Lipton! No to Lipton. Chyba się udało. I cały czas ta szansa spada. I coraz mniej się da naprawić. Więc ja sobie jednak muszę kolejnej broni szukać.
Chciał, nie chciał. I dużo taśmy muszę zbierać. Zobaczyłeś w ogóle, ile jest benzyny w samochodzie? Nie, nie patrzyłem. Jeszcze przynajmniej teraz nie. To chyba ci złe klucze dałem. Dlaczego? No, dałeś mi zły klucz. No to tu leżą. Tu masz tego darta. Do złoma, który leży nie wiadomo gdzie. No, poczekaj sobie wodę, jeszcze tylko zatankuję. Napełnij wszystko. Dobra, to ja wsiadam na pasażera i... I będziesz cwaniakował teraz, tak? I teraz to nie ja prowadzę. No właśnie, i to mnie martwi. No, cały kanister poszedł. I ledwo ponad połowę jest. Więc tam już było mini. Masz farto, że dojechałeś. Ja tutaj niedaleko widziałem serwis samochodowy. Można by było zajść. Tam mnie ta horda złapała. Niestety. Ło, wow, co to? Co mnie walnęło? Kałuża chyba była. Nie wiem, co to było. No i tutaj ta horda chyba, która mnie goniła. Chyba, że chcesz ogarnąć lód z samochodu. To jedziemy tam cały czas prosto i No ja powinni wiem. go trafić. Pytanie, ile tam będzie zombiaków? O, tutaj ja się bawiłem. Nie wiem, czy widziałeś te stosy trupów. Mam aktor pomysł. To jest samochód, prawda? Wysiadaj. I zaufaj mi. Schowaj się w krzakach gdzieś. Dobra? One chyba do mnie idą, prawda? Nie wszystkie, ale większość. Dasz sobie radę? Zresztą tak, tylko niektóre musisz odgonić. Staram się, wierz mi. Ale nie wiem, czy też... jak je trochę odciągniesz, to będę potrzebował solidnej pomocy. Bo większość się tu wróciła. No właśnie, widzę. Staram się jeszcze ogarnąć. Wejdę w głąb lasu bardziej, okej? Aha. Ty je poodganię i jak będą już większość za tobą, to powiesz. Wiesz, że tak to nie działa. Jest ich tu od zajebania, naprawdę. Się po prostu pójdą za... A, super. Co? Poleciały za tobą? Nie, w sensie jakiś pojedynczy taki. Kurwa, aż mam lagi na kompie. Tyle ich jest.
Wyłączyłem radio na maksa. O kurwa! Jaka horda! O panie! Ja wszystkie zombiaki z okolicy przygnałem. Ja pierdzielę. Definitywnie wszystkie. Oj, Bóg ma mnie w swojej opiece faktycznie. Jak? Skradam się, ale... Ja się staram non-stop, wierz mi. Jeżeli tu jest ślepa uliczka, to jestem w dupie. Próbuję je do miasteczka dociągnąć. Jak? Część musiałem wybić, bo poszła za mną do lasu, ale reszta idę. Ci, co chyba mieli pójść, to poszli. No, jestem tak w miarę daleko. Zrobię jeszcze jedno kółko. Dobra, już jest pusto, lecę. No dobra. To ja... Tutaj teraz ściągasz? Nie. Wygłosone. Bo właśnie idą w moją stronę część. Sorry, nie chciałem. W sensie spoko, takie pojedyncze, nie? Cały czas ściągam tu. Jest ich tyle, że ja pierdolę. Jak się odwrócę tylko, to mam takie lagi, że o matko. Dobra, zabandażuję sobie niektóre, bo niektóre pogryzły. Zbieraj loot na maksa, ile się tylko da. W sensie tu nie ma nic takiego wartościowego, są jakieś bale, drewno i tak dalej. To po co my tu przychodziliśmy? Myślałem, że jest tutaj coś więcej, ale tu kurwa nic nie ma takiego. Myślałem, że tu coś ważnego pochowałem. Dobra, wsiadaj. Widziałeś ile ich jest? Czekaj. O kurwa, no troszkę. Połowa jest już w mieście. Co mnie boli? Jaki ból. Mógłbyś przejrzeć te samochody, czy ktoś jest otwarte. Ale będę tu czekał. Dobra, to wysiadać. Mhm. I najpierw sprawdzę może tryb zbieractwem tej, czy... Siada i patrz, czy w ogóle są potwierane, czy są sobie, wiesz, potwierane samochody. Czekaj, patrzę, czy klucze może są. Tu kluczy nie ma, ale są papierosy. To wiesz, co masz zbierać. I bez głupich pytań, proszę. Następny. Nie ma w sumie nic. Pospiesz się, aktor. Nie ma żadnych. Przy żadnym nie ma tego kluczy. To teraz na trybie zbieractwa, zobacz. Uważaj, bo dwa zębiaki się kręcą niedaleko. Klucze nigdzie nie leżą.
A tu jeszcze masz 3 samochody tam dalej, nie wiem czy widziałeś. Tak, tylko idziemy tam właśnie dalej. No ty możesz się przejść, bo czego szybko do mnie skaczesz i jedziemy dalej, nie? Gdzie ty jesteś? Coś wykryło, klucze. Masz klucze? Mhm. Do którego? Muszę zobaczyć. Tego. No to bierz go. Jedzie to. No. Na razie wracamy do bazy. Dobra. Uważaj, tylko powoli tutaj. Wbijesz się w niej, jesteś trupem. Więc powoli i rób slalom. O kurwa, tędy nie przejdziemy. Dalej trzeba. Pewnie jadę za tobą. Zauważyłem to właśnie. Serio, co coś przyjebał? Z ciebie, bo zahamowałeś. Nie, we mnie nie przyjebałeś. O panie, źle, wykręcaj. Nie pomyślałem, że to są krzaki. Przejdźmy drogą. Dobra, dawaj, prowadź. Za skręcaniem, które samochód ma tragiczne, to jest git. W miarę szybki nawet chyba. Ale skręca się dosyć strasznie. Będziemy musieli chyba pojechać na tą obwodnicę za wcześniej. Było tyle samochodów z spalnikiem. Może jakieś części porozbierać? Może i tak. Ważne, że chwilowo mam samochód, nie? Aha. A temu jakoś paliwa przybyło? Co jest do cholery? No kurwa, kto? Co ty robisz? Jak kierowca zawodowy. No widać. Zobaczcie, jak silnik. Ale... O kurde, o Jezu, o matko. O. Napraw, jeden arkusz blachy potrzeba. Czekaj, w sumie to jest prawdę bagażnik. Arkusz blachy, 8 wkrętów. Aj, naprawa pojazdu, drugi poziom. Ej, będzie nam chyba potrzebne. Co potrzebny? Papier toaletowy. Na nie? Nie, no tak. No jak gdzieś, bez papierów nie wysrasz się, no i tyle, no. Zbiornik paliwa trzeba tutaj definitywnie jeszcze ogarnąć. Opony też by się przydało, ale to jest potrzebny lewarek. Dobra, idę się opatrzyć najpierw, bo mam pogryzienia w dwóch miejscach. Klapa bagażnika 0%, bagażnik 0%, maska 0%, szyba przednia 10%. Jakościowo. Od cholery. Niedobrze. Panie, toż to szrot. Kto panu takiego grata sprzedał? Nie rozumiem, jak można takim gratem jeździć? Czemu cały czas mam kurde ból? A, brudny bandaż, okej, to wiele tłumaczy. Nadal mam ogryzienie. Niepokój i głód. Pytanie, czy zapałki mam? Mam. Głód to im nie łapie.
Popatrz, jaka jakościowa kurtka. Okej, to zobaczę. Na jakości takiej to... Znoszona. Od chuja. Czaj, która jest w sumie godzina? 12:20. Dobra, zanim coś zrobimy dalej, to idę szybko projekta zresetować, bo coś momentami tak tnie, nie? Chyba, że kończymy na dzisiaj. To można i zakończyć, to bym też trochę poszedł jeszcze poogarnąć parę rzeczy innych, no dobra. Bo... Dlaczego jutro wieczorem sobie usiądziemy normalnie i tyle? Jutro wolne, więc luz. No, to jutro też czas jest. Tylko wieczorem, bo jeszcze muszę ten stolik pod drukarkę 3D ogarnąć. Jak zawsze, nie? 22, trzecia. Nawet nie, nawet tylko o 20 można usiąść. Ja to też. No. Dobra, to moi drodzy, to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał do was Shiro Saktor. Siema, Marko. Trzymajcie się. Hej, hej!